Witajcie. Dziś postaramy się na podstawie dostępnych materiałów, podanych komunikatów, jakie straty poniosła już Ukraina. Skupiając się tylko i wyłącznie na stratami biologicznymi, pomijając straty energomaterialne. Posłużymy się źródłami ukraińskimi i zachodnimi. Myślę, że dla wielu tylko sam ten kierunek tworzy autorytet wiarygodności. 16 czerwca 2022 roku w gazecie Ukraińska Prawda pojawił się artykuł: Do 1000 obrońców. Arakhamia nazwał codzienne straty sił zbrojnych zabitych i rannych. Arakhamia to główny polityk partii Sługa Narodu. Czytamy w nim: podczas podróży do Waszyngtonu Arakhamia powiedział, że średnie straty wśród zabitych żołnierzy ukraińskich wynoszą od 200 do 500 osób, nie wspominając o znacznej liczbie rannych. Natomiast sztab prezydenta Zełenskiego podaje, jak czytamy, w połowie maja prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że w walkach z rosyjskim okupantem na najtrudniejszych kierunkach na wschodzie kraju może zginąć od 50 do 100 ukraińskich żołnierzy. Na początku czerwca doradca szefa kancelarii prezydenta Michał Podolak poinformował, że straty ukraińskiego wojska wynoszą obecnie od 100 do 200 osób dziennie. Czyli mamy podane mniej więcej przedział, ile w ciągu jednego dnia ginie żołnierzy. Pierwszym takim większym komunikatem, który podawał nam konkretną liczbę, była wypowiedź Ursuli von der Leyen umieszczona na X-ie. To była wypowiedź z końca listopada 2022 roku, czyli mieliśmy 279 dzień wojny. It is estimated that more than 20,000 civilians and more than 100,000 Ukrainian military officers have been killed so far. 279. Jeżeli przeliczymy to ze wzorcem podanym nam przez Arakhamię i sztab Zełenskiego, wychodzą nam takie straty. Co jak od razu rzuca nam się w oczy, podane straty przez panią Ursulę zawierają się w przedziale od 200 do 500 żołnierzy dziennie. Kolejny komunikat, jaki do nas dotarł, to portal Hurseda Haber. Nie wiem, czy to się tak dobrze wymawia, ale pominijmy to. Które, powołując się na źródła izraelskiego Mossadu, podały ogólną liczbę zabitych żołnierzy na 157 tysięcy. Dane są określone na dzień 14 stycznia 2023 rok, co przeliczając daje nam 324 dzień wojny, a to z przyjętym wzorcem daje nam takie wartości. I znów zauważamy, że wartość 157 tysięcy mieści się w przedziale od 200 do 500 żołnierzy dziennie. Natomiast ostatnie dane, które wypłynęły, to źródło rosyjskie i na portalu Kronika Wojenna możemy przeczytać: bezpowrotne straty sił zbrojnych Ukrainy od początku konfliktu sięgnęły 536 854 osób, zginęło 214 883 z nich. Dane podane z dniem 1 grudnia 2023 roku, co daje nam 645 dzień wojny. To natomiast daje nam takie dane z przyjętym wzorcem. I tu znów zauważamy, że 214 883 poległych mieści się w przedziale od 200 do 500 żołnierzy dziennie. Można tu wyciągnąć wniosek, że liczba w okolicy 200 tysięcy jest jak najbardziej realna. Możemy również zajrzeć na portal demograficzny. Tam poprzez analizę ludności Ukrainy z roku 2021 i obecnie możemy zauważyć, że strata Ukrainy to 753 384 ludzi. Dla mnie szokiem jest to, że w Polsce w tym samym czasie bez wojny mamy stratę ludności na poziomie 261 tysięcy. Analizując to same źródło, tu trzeba zaznaczyć pewną nieścisłość tego źródła, bo nie wiem, jakie kryteria autorzy sobie przyjęli, wychodząc z założenia, że w 2021 roku
Ukraina posiadała 43 789 tysięcy obywateli, a sama emigracja, dane podane przez ONZ, to 6,2 miliony uchodźców, czyli tyle ludzi uciekło, opuściło Ukrainę. I teraz pytanie, czy jak ktoś opuścił kraj, to on się wlicza w populację danego kraju, czy raczej nie? Bo dla mnie to raczej nie powinien już. W takim razie dane są nieścisłe. I na sam koniec straty rosyjskie. Ponieważ w przestrzeni internetowej możemy usłyszeć, jak to dużo Rosjan ginie. Tu możemy powołać się na naszą prasę mainstreamową, Gazeta Prawna, a w niej czytamy. Rosyjskie siły na Ukrainie tylko od grudnia straciły ponad 100 tysięcy żołnierzy, w tym 20 tysięcy zabitych. Tu nas interesuje komunikat w tym 20 tysięcy zabitych. Portal powołuje się na źródło amerykańskie, ściśle na Biały Dom i pochodzi z 1 maja 2023 roku. Natomiast portal TVP Info, komunikat z dnia 16 czerwca 2023 roku, podaje nam ogólną liczbę zabitych na 25 528 żołnierzy. I ostatnie źródło to wcześniej wspomniane źródło izraelskie, komunikat z 14 stycznia 2023 roku i liczba 18 480 zabitych rosyjskich żołnierzy. Biorąc pod uwagę datę, czyli ilość dni wojny i podaną liczbę zabitych, możemy przypuszczać, że w ciągu jednego dnia ginie około 50 żołnierzy rosyjskich na 400 żołnierzy ukraińskich, czyli 1 na 8. Biorąc pod uwagę, że przez większość czasu to Ukraina szturmowała umocnione pozycje obronne Rosji, to takie dane są jak najbardziej realne, bo jak wiemy, atakujących ginie zawsze więcej niż broniących się. Trzeba sobie tu uświadomić samą demografię, a mianowicie potencjał biologiczny Rosji i Ukrainy. Do tego coś, co zostało podane w komunikacie, podano, że w tej liczbie jest 20 tysięcy zabitych żołnierzy, około połowa z tych strat to najemnicy grupy Wagnera. Co jak wiemy, najemnicy Wagnera to byli więźniowie, czyli mało tego, że Rosja dysponuje większym potencjałem biologicznym, to jeszcze wyczyściła sobie więzienia, tak jak w pierwszej fazie oczyściła sobie magazyny ze starej broni, ile to śmiechu było ze starych T-55 czołgów przy jednoczesnym zużywanym nowym sprzęcie NATO po stronie Ukrainy. A teraz fabryki dostarczają nowy sprzęt Rosji i amunicję. Jednak zostańmy tu przy potencjale biologicznym, gdzie ostatecznie wychodzi nam stosunek 32 250 po stronie rosyjskiej do 250 tysięcy po stronie ukraińskiej. Jest to po prostu przepaść. I znów, jak z poprzednich nagrań, nie było to do przewidzenia. Wielcy analitycy nie wiedzieli od początku, że tak się stanie. Wniosek jest jeden. Ukraina była od początku do końca jedynie narzędziem, mająca służyć do wyczerpania się jej potencjału. Pomyślcie, by nas to nie spotkało, bo Ukrainę też klepano po plecach i wmawiano, że jest największą armią Europy, a z pomocą zachodniego świata to taką Rosję zgniecie. Niestety, takim pchali do głów, a teraz nas się tak próbuje programować. Dzięki za uwagę i do następnego. Thank you.
We'll be right back.
Thank you.
Thank you.